Oaza bezpieczeństwa. Jak nie utonąć w morzu informacji? Jak odróżnić fake news od prawdziwych faktów? Ile czasu zajmuje Ci sprawdzenie, czy to, co czytasz, jest faktycznie prawdą? Internet wraz z niespotykanym w dziejach ludzkości nieograniczonym dostępem do informacji dziś przynosi też zagrożenia wynikające z dezinformacji. Problem z tygodnia na tydzień staje się coraz poważniejszy, a my w Wikipedii doskonale zdajemy sobie z tego sprawę. Dlatego tak wielką wagę przywiązujemy do procesu publikacji artykułów, dbając o to, żeby Wikipedia była oazą bezpieczeństwa informacyjnego. Jak to możliwe? Od lat stosujemy specjalne procedury gwarantujące rzetelność naszych publikacji. Zmiany w hasłach nowych użytkowników zatwierdzają wikipedyści o uprawnieniach redaktorów. Ich działania są kolejnym stopniem weryfikacji treści w tej największej encyklopedii świata. W Wikipedii niezmiernie ważne są źródła. Wiarygodne, odpowiednio przedstawione przypisy do akapitów w artykule są podstawowym wymogiem, jeśli chodzi o jakość hasła. Kiedy będziesz tworzyć nowy artykuł w Wikipedii, odkryjesz, jak różna jest perspektywa czytelnika i twórcy treści. Musisz pisać w oparciu o wiarygodne źródła i przyjąć postawę neutralności, choćby temat był Ci bardzo bliski. Musisz używać języka encyklopedycznego i dobrze skonstruować treść hasła. Musisz dobrać materiał ilustracyjny i odpowiednio go opisać. Musisz otworzyć się na wspólne poprawki ze społecznością. Wszystko po to, by hasło, które powstanie, stanowiło o jakości i wiarygodności Wikipedii i mogło dobrze służyć innym.